Dzisiejsza opowieść jest o czymś, co dotyczy nas wszystkich. Bez tej technologii wiele miejsc pogrążonych byłoby w całkowitej ciemności. Elektryczność jest podstawą dzisiejszej cywilizacji. Wraz z szybkim rozwojem chińskiej ekonomii wzrasta zapotrzebowanie na energię w coraz lepiej prosperujących metropoliach. Gdy jednak dostawy energii z okolicznych terenów nie są w stanie zaspokoić potrzeb wielkiego miasta, czy możliwy jest szerszy zakres połączeń elektroenergetycznych? Obszar terytorium Chin jest ogromny i zróżnicowany. Zachodnia część kraju jest bogata w węgiel i czystą energię, ale bardziej rozwinięta część środkowa i wschodnia mają większe zapotrzebowanie na energię. Przy zastosowaniu tradycyjnej technologii przesyłu energia elektryczna z zachodu, zanim dotrze na wschód, zostanie utracona z powodu utraty rezystancji. Ale jest i na to rozwiązanie. W tym futurystycznym projekcie przesyłu energii elektrycznej w Huxiong w prowincji Yunnan. Ogromne transformatory i ciasno zbite zawory przetwornic podnoszą napięcie coraz wyżej i wyżej, aż do poziomu ponad 3600 razy wyższego od napięcia w gospodarstwie domowym. Ale po co? Rozwiązaniem problem przesyłu energii na duże odległości jest prosta zasada. To jest wzór na moc cieplną rezystancji. Mówiąc najprościej, gdy moc przenoszenia energii jest stała, to im większe napięcie, tym niższa strata w trakcie przesyłu. Ta hydroelektrownia wytwarza 100 milionów kWh energii dziennie. Inżynierowie z południowochińskich sieci energetycznych używają zwiększonego napięcia, aby błyskawicznie przesyłać energię elektryczną z wysokich gór w południowo-zachodnich Chinach do oddalonego o 1500 km obszaru Wielkiej Zatoki, czyli prowincji Guangdong oraz Hongkongu i Mekau. 1/3 energii elektrycznej w obszarze Wielkiej Zatoki pochodzi z zachodnich Chin. W teorii zasada zwiększonego napięcia wydaje się prosta, ale jeśli napięcie będzie zbyt wysokie, zwykłe transformatory szybko się spalą. Aby temu przeciwdziałać, inżynierowie muszą znaleźć materiał przenoszenia, który wytrzyma prawie 1000 voltów. To papier. Rozwiązanie problemu leży w zastosowaniu papieru, podobnego do zwykłego kartonu. Tu jednak dodano do papieru specjalne włókna, przez co jego gęstość jest 4-krotnie większa niż zwykłego papieru. Poprzez wielowarstwowe układanie i formowanie 250 tysięcy papierowych elementów jest włączonych w strukturę transformatora wysokiego napięcia, stając się izolatorem o najwyższym stopniu oporu elektrycznego na świecie. Chiny ustanowiły obecnie nowe standardy techniczne dla napięcia UHF-u. Wielkie terytorium i olbrzymie zapotrzebowanie na energię dały początek temu superprojektowi, który rozciąga się poprzez całe Chiny ze wschodu na zachód. Utrzymują tę autostradę energetyczną z napięciem 800 kV na średniej wysokości 200 metrów nad ziemią.